Ja, es war das zu erwartete schwere Spiel. To był trudny mecz, którego oczekiwaliśmy. Mit einem natürlich für uns unbefriedigenden Resultat. Zakończył się dla nas niestety niekorzystnym rezultatem. Wir haben sehr viel investiert. Mieliśmy pewne założenia na ten mecz. Und gehen letztendlich mit leeren Händen oder fahren mit leeren Händen nach Hause. I walczyliśmy ze wszystkich sił, jednak wracamy do domu z pustymi rękoma. Ich denke generell war das für ein Eröffnungsspiel, für das erste Spiel in der Liga ein sehr interessantes Spiel für die Zuschauer. Uważam, że jak na pierwszy mecz sezonu, to był to dla widzów bardzo ciekawy mecz. Beide Teams haben versucht nach vorne zu spielen, auch versucht auf Sieg zu spielen. Obie ekipy starały się grać do przodu i starały się zdobyć bramkę. Mecz Legnica war aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit aktiver, aggressiver und hatte Vorteile. Moim zdaniem w pierwszej połowie Mecz Legnica była bardziej aktywna, była agresywniejsza i miała więcej z gry. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel mehr kontrollieren können. Natomiast w drugiej połowie to my byliśmy tą stroną, która kontrolowała bardziej spotkanie. Auch die eine oder andere Chance leider nicht genutzt. Mieliśmy też kilka szans, ale niestety nie potrafiliśmy ich wykorzystać. Ja, natürlich sind wir jetzt alle enttäuscht. Oczywiście teraz wszyscy jesteśmy rozczarowani. Aber ich bin mir sicher, dass wir besser spielen können und dass wir generell gut vorbereitet sind und es sind noch viele Spiele zu spielen und werden uns steigern und müssen uns steigern. Jednak jestem pewien, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego sezonu, że potrafimy grać lepiej i że w kolejnych spotkaniach pokażemy lepszą piłkę. Wir haben jetzt ein paar Tage Zeit durchzuschnaufeln, uns intensiv und ja, mit allen Details auf den nächsten Gegner vor heimischem Publikum vorzubereiten. Mamy teraz kilka dni przerwy po to, żeby odetchnąć, żeby przygotować się dobrze na kolejne spotkanie przed własną publicznością. Glückwunsch an Mecz Legnica. Gratulacje dla Miedzi Legnica. Sehr gute Mannschaft mit guten und erfahrenen Spielern. Bardzo dobra drużyna z dobrymi, doświadczonymi zawodnikami. Und vielleicht am Ende das Quäntchen mehr Glück gehabt, weil sie vielleicht auch im Ganzen von der Energie her etwas mehr investiert haben. I być może miała pod koniec meczu więcej szczęścia, dlatego że włożyła w ten mecz nieco więcej energii. Mit dir habe ich noch kein Spiel gewonnen. Beziehungsweise jedes Spiel verloren. Z tobą nie wygrałem jeszcze żadnego meczu. No tak, bardziej skupię się na tym, że naprawdę wielkie szczęście. I może nie ulga, ale taka wiara piłkarzy od pierwszej minuty, bo ja w mojej takiej obserwacji oczywiście bardzo spokojnej na ławce nie widziałem, żeby zespół absolutnie przestraszył się i byliśmy w stanie w pierwszej połowie długimi fragmentami, bardzo długimi zdominować rywala, co nas przede wszystkim bardzo bardzo cieszyło i takie też były założenia. Fragment w drugiej połówce oczywiście był taki niepokojący, kiedy oddaliśmy inicjatywę i chociażby nie potrafiliśmy się, mówiąc tak kolokwialnie, odgryźć kontrami i trwało to długo, natomiast też i zmiany i to, że uważam, jesteśmy dobrze przygotowani pod względem motorycznym. Pogoń natomiast też tutaj, żeby też była jasność, to też to tempo było wysokie w tym spotkaniu przy tej temperaturze, ale my udowodniliśmy, że jesteśmy zespołem, który walczy do samego końca, tak było w pierwszej lidze i tak już na boiskach Ekstraklasy też chcemy, żeby było. Gratuluję piłkarzom zwycięstwa w okolicznościach, widzieliśmy ostatnia minuta, to jeszcze mocniej smakuje takie zwycięstwo. Publiczność nas na pewno wspierała od początku do końca. Dla nas to też jest zawsze ważne, że w Legnicy, odkąd pracuję, jest ten 12 zawodnik i tak jak mówię, umiejętności też poza tym piłkarskie, indywidualne, gdzie wiedziałem, że w Ekstraklasie będziemy się zmagać już z inną rzeczywistością, też mówię o przeciwnikach, którzy mają przecież piłkarze o wiele wyższym poziomie umiejętności jak w pierwszej lidze, to te umiejętności też dzisiaj były przy nas, bo podanie Wojtka w 91 minucie do Peteriego, no to klasa światowa, strzał,
drugie, także bramka przepiękna. Ja mogę tylko powiedzieć, że naprawdę widziałem zespół, który w tygodniu i to dzisiaj naprawdę nie trzeba było nikogo dużo motywować. Nie chodziło o to, że to jest pierwszy mecz, ale widziałem zespół, który chciał już ten mecz grać. Widziałem zespół, który ma olbrzymią wiarę w to, co robiliśmy i możemy robić i możemy dalej kontynuować tej wspólnej naszej pracy. Także wielkie brawa dla piłkarzy, dla to, że właśnie stworzyli taką atmosferę, że w głowach to, co ja powiedziałem im na odprawie, nie róbmy krok w tył, absolutnie, zróbmy dwa do przodu, teraz jesteśmy wyżej i możemy to zrobić. Zrobiliśmy dzisiaj, tak jak mówię, to dopiero początek, pokora, jeszcze raz pokora, ale jeszcze raz gratuluję piłkarzom moim naprawdę zwycięstwa i tego, jak realizowali, jak byli konsekwentni, bo to też jest ważne, nie działali emocjami na boisku, ale byli konsekwentni w swoich tutaj działaniach. Dziękuję bardzo.